Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ostatni odcinek z trybów dodatkowych do Danganronpa 2. Tak myślę, że to jest ostatni odcinek, załatwiliśmy już cały Island Mode, załatwiliśmy całutki tryb Magical Miracle Garen Monomi oraz załatwiliśmy całą nowelkę Danganronpa Eve. To wszystko było w ramach trybów dodatkowych. Zostało nam tylko tak zwane extras, czyli przejrzymy sobie z tych extras nie wszystko, przejrzymy tylko artworki oraz arty. Pewnie to trochę zajmie, troszkę sobie pokomentujemy, ale to też nie będzie jakaś taka dogłębna analiza. Raczej potraktujcie to jako bardzo luźny przełącznik pomiędzy serią trybów dodatkowych z dwójeczki na trójeczkę, ponieważ za 3 dni zaczniemy sobie serię z V3. To jest jedyna seria, którą teraz mam trochę do tyłu, więc jak ja to nagrywam, jutro dostajecie odcinek, więc będziecie bardzo bieżąco. Ale tak w sumie nie mam nic wam do przekazania. Bardzo fajnie komentujecie. Wiem, że macie dużo materiałów i bardzo się cieszę, że wielu z was ma czas, żeby to oglądać. Myślałem nad dniem przerwy dla was, ale postanowiłem, że chyba nie ma sensu, po prostu jak ktoś będzie chciał troszkę po wakacjach, będzie miał być maratony sobie mógł robić. Bardzo fajnie, że kanał do przodu. Chciałbym to jeszcze troszeczkę przyspieszyć, ale to też wiem, że wiąże się z tym, że muszę troszkę bardziej jakościowe materiały tworzyć. Będziemy nad tym pracować oczywiście. No ale przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy, extras. No i tak, będzie jeden minus, który jest taki, że będą się przy was to kupować, bo nie robiłem to wcześniej. A co to jest? Aha, to przepraszam, to jest ten. Co, eventy? Ej! Ej, to co, tylko Artwork Gallery mamy. Ajajaj, ale jestem... Ja jestem głupiutki. Tak, to są eventy, prawda? Czekaj, co to jest za event z ciekawości? Co to się dzieje? Dobra, to chyba nie jest to miejsce gry, w którą chcieliśmy wejść. Dobra. No to idziemy do Artwork Gallery. Tutaj będzie co robić. A tutaj nas pokupywałem już trochę, jestem strasznie sprytny. To jest koncept Hajime. Dla mnie Hajime zawsze miał troszkę nudnawy design. Chociaż no, ta jego forma, powiedzmy, którą później poznajemy, jest już dużo ciekawsza. Czy mogę przejść dalej? Nie, muszę tak iść. No na dziś to akurat ma fajny design, według mnie jest bardzo fajną postacią cosplayowania, bo poza widziem nie ma aż tak bardzo ciężkich elementów, chociaż ten płaszcz ma tak fajnie wycięty, to akurat może być problem. No ogólnie fajny jest, bardzo fajny designowo. Byakuya Tworami. No słuchajcie, tutaj trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby go cosplayować, wydaje mi się, ale bardzo fajna postać ogólnie, w sensie podoba mi się sam fakt, że kurde, patrzymy na grubaska Byakuya, no przecież to jest śmieszne. Gundam tak, chyba jeden z najciekawszych designów, dobra, może nie najciekawszy, ale jeden z najciekawszych, takie top 3 rompy drugiej i w ogóle jakieś top 5 rompy ogólnie jako uniwersum, świetne, szaliczek, rękawice, te małe nawet pierdółki typu fryzura, kolczyki, pierścionki, jakieś inne symbole, świetne, naprawdę jeden z fajniejszych designów. No i są nasze 4 divy, musicie napisać, w którą divą dzisiaj jesteście. Tam, o kurde, ja teraz mu tak do kamerkę. Tamta, po tamtej stronie to jest jedynka, tutaj jest dwójka ode mną. Ta, która jest w tamtą stronę, to trójka i ta tutaj, taka palpuśna, to jest czwórka. Piszcie w komentarzach 1, 2, 3, 4, żebyście powiedzieli, którą divą jesteście. Ja to dzisiaj jestem taką divą 1 chyba. Mam taki dobry humor, bym sobie jakąś pesteczkę skrubnął, w sumie przed chwilą chipsy jadłem. Może być. W ogóle Gundam bez tego, bez szalika. O mój Boże, hotuwa totalna. Kazuichi tutaj wygląda też trochę szeroko, nie powiedziałbym, żeby wyglądał grubo, ale taki trochę szerszy jest, nie? Ja wyobrażam go sobie jako takiego szczypiora totalnego, a to się okazuje, że Kazuichi tak naprawdę jest takim, no taki papuśny troszeczkę, ale na tym arcie chyba tak to wyszło. Teruteru to klasyczek. Jedna z przerysowanych postaci tej serii, fajne. Nekomaru. No, tutaj bardzo klasyczny design, w sumie nie jest taki czołowy, ale jest spoko, fajny ma buciory. Mechamaru, no to nie gadajmy o tym. Fuyuhiku Kuzuriyu, Kuzuriyu, jeszcze bez opaski. Według mnie opaska jakoś bardzo mocno mu pasuje, chociaż ten strój jest spoko. O, to jest z opasku, świetnie wygląda, nie wiem, z tą opaską usłowi ma plus 15 do strówki. Świetnie, bardzo mu pasuje. Akane. Ładny, ale prosty design, w sensie dopiero zauważymy, jakie ona ma buty. What the hell, co to są za buty? Czy w tych butach naprawdę wygodnie ci się biega? Chiaki na nami, piękna, cudowna chiaki. Fajny ma design, no tutaj akurat tego nie zabiorę. Design ma śliczny, w sensie jest naprawdę śliczną postacią. Absolutnie prześliczną.
Sonia, ładna, ładna, nie ma showwear designu, ale jest ładna po prostu. Bardzo, bardzo ładna, elegancka, schludna, super narysowana. Hioko. Nie wiem, co te ptaki jak dużo robią, chyba uciekają od niej. Ale musiałem ją troszeczkę uszczypnąć, przecież Hioko uwielbiam, przestańcie. Przestańcie, zawiązane kimono ładnie ma, dlatego nie mogła się myć i śmierdziała. Zdarza się każdemu, dobra, i teraz już kupujemy, sorry, że to robię przy was. Ale to nie jest jakieś bardzo zajmujące. Mahiru, ładne, bardzo, bardzo mi się kojarzy z jej talentem ten, ten arcik. Tutaj mam Mikan. No Mikan, kurczę, bardzo... Mikan też pasuje, w sensie, wyobraźcie sobie, patrząc na historię Mikan, na to jak ona miała bardzo ciężkie dzieciństwo, w ogóle lata młodociane, no to ta fryzura tak bardzo układa historię postaci, ta nierówno przycięta grzywka, super to jest. No i Buki, chyba jeden z najlepszych designów moim zdaniem rompowych. Dlaczego uważam, że jest najlepszy? O tym jeszcze trochę powiem w rankingu obiektywnym, ale Ibuki wzięła najprostszy strój jaki jest, bo ona ma chyba mundureczko i ona go tak przerobiła po swojemu, tak bardzo pasuje do talentu i tak bardzo świetnie i kolorowie to wygląda, że naprawdę to jest chyba mój ulubiony design z rompy. Chociaż samym fanem Ibuki nie jestem za bardzo. Zresztą sami wiecie, że jestem taki, nie tyle, że jej nie lubię, ale też nie jest jakoś moją ulubienicą. Peko? Oj, Peko. O, Peko. Peko... Fajnie wygląda, bardzo fajnie. Myślę, że niczego jej nie brakuje specjalnie w jej designie. Bardzo mi się podobają w ogóle te poprawy, które ja trochę zasłaniam niestety. Dopiero przyjadę gdzieś, to mogę wam to bardziej pokazać. Te nade mną, te takie główki z profilu i z przodu, bardzo ładnie to wygląda. Sparking Justice. Ta fuck, co? I te maski po prawej. Wiecie? O, tylko. Fajne, bardzo fajne. O! Tak fajne, że aż wyszedłem z wrażenia. Nie wiem, jak dużo tu jest artów, ale jest ich trochę. Dobra, dalej. Co to jest? Aha, o jest, ale creepy. Ale creepy. Bo to są te szlafroki z trzeciego rozdziału, tylko one są narysowane na czymś. Kto to jest? Nie wiem, czy mogę pytać. To jest, wygląda strasznie dziwnie, ta postać. Monomi, pierwsza wersja jej laski. To kijaszka. No i mamy oczko jeszcze, ale ma pępucha wysuniętego, straszne to jest Monomi. No się boję wysuniętych pępków. I tu jest Usami, która się różni tak naprawdę tym, że... No to jest, ma lepsze ku, tak naprawdę. No to jest tak bardzo zaniżona przez Mokume. Walka z bossem. To jest koń, no te mobki tak naprawdę, wąż. Poznaliśmy je lepiej w trybie z Monomi właśnie. Ale ja osobiście... Nigdy nie miałem jakiejś fazy za bardzo na takie mechaniczne stworzenie, choć to wygląda spoko mega. Ten ptar też fajnie wyglądał. Bo nie wiem, jakoś jedyna rzecz mechaniczna, która mnie jakoś tak bardziej jarała, to Power Rangers były te takie mechozordy, jakieś megazorda się składali, no to było całkiem spoko. A teraz to nie jestem jakimś fanem takiej cybernetycznej robotyki i tak dalej. Teraz po prostu monobestia? Urocza! Chwila, co to były a to są chyba te stereotrybu też. Co musieliśmy to gnieść jako Usami. Już to dawno przychodziłem, ludzie. I to nie jest tak, że ja... to na pewno jest to. To nie jest tak, że ja to od razu wyrzucam z głowy. To raczej jest kwestia tego po prostu, że ja najzwyczajniej w świecie zapominam o takich rzeczy. Ja tryb z Usami śmiechem żartem rywałem jakiś dobry miesiąc temu, jak nie dłużej. Więc, bo była ta Danganronpa Eve, były tam inne przygody i jakoś to wyszło. Okej, okay, no fajne, są te monobestie, ale nie ma się tu nad czym zatrzymywać za bardzo. To po prostu jednostki, które już mogliśmy zobaczyć w takim, jak to takim 3D. O, porównanie wzrostu Monomi oraz Usami. Czy to są centymetry? Tak, 55 cm ma Monomi, 65 ma Monokuma. A to jest ciekawe akurat, 65 cm. Wow, chciałbym zobaczyć taki posążek Monokumy w prawdziwym świecie. Nie pluszaka, tylko posążek. Okej, to jest koncept wyspy cyberpunkowej. Nie wiem, okej, a gdzie ta wyspa miałaby się znaleźć? Czy ja znowu czegoś nie pamiętam? Trochę mi się to kojarzy z jedną z wysp po prostu, ale to może taka wyspa miała powstać, a nie powstała. Shower Room. To jest miejsce oczywiście z drugiej części gry, z drugiego procesu drugiej części gry, bardzo, bardzo kluczowe. Chyba. W sensie, ja troszkę inaczej widziałem, a może to jest właśnie taki koncept, dawno grałem. Supermarket, no supermarket chyba bardzo podobnie wyglądał, mam wrażenie. Te butle coli 5-litrowe mi się
bardzo zapamiętały. Chandler Beach, tak, to jest domek na plaży z drugiego procesu na 100%. Music Venue, to jest miejsce z trzeciego z kolei procesu, bardzo... To się nazywa Titi Typhoon, naprawdę? What the hell? Czuję się zupełnie jakbym oglądał bajkę, którą oglądałem za dzieciaka. I ta bajka nagle, wiecie, oglądacie, nagle łapiecie te żarty, które wcześniej były przemycone, tak że jako dziecko ich nie rozumieliście. Restauracja. Okej, restauracja. Chyba restauracja bardzo podobnie wyglądała. Starożytne ruiny. No tutaj na pewno wyglądały inaczej, takie megazordy tu nie leżały. One były mniej zasypane piachem. Łazienka, tak, to są koncepty. Czy my łazienkę widzieliśmy kiedyś? Pamiętam, że była scena, kiedy Nekomaru bardzo mocno chciał kupę zrobić. Przepraszam, że to mówię tak otwarcie, ale to nie ma tu czego ukrywać. Naturalna potrzeba. No i właśnie chyba wtedy widzieliśmy w tym domku i to chyba właśnie z tego domku jest łazienka. Kuchnia. Okej, kuchnia na pewno była troszeczkę bardziej zarzucona, przynajmniej ja mam takie bardziej klaustrofobiczne wspomnienia z nią związane. Schowek. Schowek też był bardziej spłaszczony. Bardziej spłaszczony, miał mniej miejsca trochę. Rancho, rugate rancho, Yusami Coral, to bardzo podobnie wyglądało. Execution title, o jest jakaś świnka. Deep fried teruteru, ultimate cook. Okej, Peko, One Woman Army. Ja nie pamiętam, czy to tak wyglądało. Chyba tak, Mikan. Bye bye, Auchis. To jest najlepsze opisanie tej fatalnej egzekucji. Dot Art. Bardzo fajne, w ogóle jak robiłem z Neri Pekatorum, to bardzo tym się wzorowałem, żeby zrobić pixel arty, bo ja sam robiłem pixel arty postaci z Pekatorum i to możecie znaleźć chyba gdzieś jeszcze nawet na fanpage'u Neri, bodajże, bo chyba już nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest to dostępne, ja to mam na dysku na pewno. I ja właśnie pixel art robiłem postaci z Pekatorum, jeżeli ktoś nie czytał Pekatorum, to polecam i właśnie te pixel arty taki klimat. Właśnie tym się wzorowałem, bo bardzo ładnie są zrobione. Monokumi, jakie połączenie. Monokuma i Monomi, teatrzyk, okej. The Wizard of Monomi. Mhm. Nawiązanie oczywiście do czarodzieja z krainy Oz. Czy tam czarnoksiężnika, to jest lew. Tam był ten strach na wróble. Oraz robot. I co tam jeszcze było? Okej, tylu nie kojarzę z tej powiedzmy opowieści. Tam był jakiś król, boże, nie pamiętam już tego. Chwila, czy my to poznaliśmy jako jakąś bajkę? W którym to było momencie? Przypomnijcie mi w komentarzach. No nie gadajcie, że to wszystko! Niemożliwe to jest. Naprawdę aż tak mało. Mieliśmy tyle ciekawych artów w jedynce, a tutaj tylko tyle? Może coś tu jeszcze zrobić? Mówi galerii. A co tutaj będzie? No nie, to są filmiki. Filmiki, spoilery, widzicie? Śmierci, egzekucje. A tutaj jest pewnie ta ucieczka. Ej, ale jestem zaskoczony, przepraszam was bardzo, bo to będzie bardzo krótki odcinek, to nawet nie wiem co za bardzo dołożyć jeszcze. Jestem strasznie zawiedziony, w sensie, jak pamiętam z jedynki, jak robiłem taki odcinek, no to było masa, tych artów było z 4 razy więcej. Ale możemy sobie przejść szybko po tym. O, ten fanserwis to, ale to typowa Mikan. Ale nie, już to czekać, że będę odrywał, to już niedługo, moi drodzy, jesteśmy... Kiedy ja to odrywam, jestem na czwartym rozdziale rąpy pierwszej. Ale będzie przypominańska. Ach, peko. To będzie super, to będzie super sprawa. Już sobie nie przypominajmy aż tak bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, jest mi niezmiernie głupio i niezmiernie przykro, ale może to będzie dla was fajne odcinek, żeby sobie troszkę poadrabić. No naprawdę, nawet nie mam o czym za bardzo z wami pogadać nad tymi artami. Nie ma tu gdzieś drugiej strony? Jestem zszokowany. W sensie te najciekawsze, co tutaj mieliśmy do spotkania tak naprawdę, to były arty, oprócz oczywiście koncept artów bohaterów, to były te arty. Te koncept arty tych wszystkich miejsc, ale... No jestem zaskoczony trochę negatywnie, przyznam wam się, że nie tak sobie wyobrażam zakończenie tej serii. Absolutnie nie tak sobie wyobrażam zakończenie tej serii. Dam wam chociaż na lito koniec, bo jest mi naprawdę realnie przykro. Czekajcie, mogę to jeszcze bardziej przybliżyć? Nie mogę. To sobie popatrzcie na lito. Słuchajcie, naprawdę bardzo mi przykro, ale tak podsumowując w ogóle całą przygodę.
Powiem tak, tryb wyspiarski według mnie został zrobiony dużo, dużo lepiej niż tryb szkolny. Zostało poprawione wiele rzeczy, mam nadzieję, że V3 tryb będzie jeszcze lepszy. Ja nie pamiętam, czy ja w ogóle podchodziłem do niego. Pamiętam, że robiłem przy Wasylu w hotele. A czy to było w ramach free time eventów? Nie pamiętam tego kompletnie. I tak będziemy przychodzić wszystko od nowa, ale po prostu zastanawiam się, czy mam jakieś porównanie, ale chyba nie mam, przynajmniej ja to nie kojarzę. Znaczy się, tryb wyspiarski był bardzo spoko, tryb z monami był taki głupiutki, malutki, ale w sumie fajnie, że go zaliczyliśmy. Danganronpa Eve była świetna, naprawdę świetna, to była historia. Jeszcze dzięki uprzejmości Zio i Dragon mieliśmy przyjemność poznać ją w naprawdę bardzo przyjemnym wydaniu, bardzo, bardzo przyjemnym. Jestem wielkim fanem tego, jak to zostało zanimowane. Szkoda, że inne nowelki nie powstały w takim właśnie odsłonie. No i przechodząc do tego, no to arty to rozczarowanie moim zdaniem, bo ile koncept arty, no one zawsze są, one po prostu muszą być. To jest spoko, ale pamiętacie co mieliśmy w jedynce? Mieliśmy te beta wersje Mokumy, mieliśmy tam takie zdjęcia grupowe, jakieś całe ekipy, chyba że ja coś pomijam. Jeżeli pomijam i skończę od ciebie, to będzie mi strasznie głupio, ale naprawdę, co tu jest ta maszyna? To jest maszyna, aha, to jest maszyna taka zwykła, a to? Vending machine? Nie, tutaj można kupić takie gotowe już, jakieś pewnie popularniejsze przedmioty. No nie, to jest wszystko, to jest muzyka, no to możemy sobie tutaj soundtracków posłuchać ewentualnie, jakbyśmy chcieli. Na przykład jedno z moich ulubionych, ale bardzo sztampowych. Bardzo fajnie mi się przy tym pisało Pekatorum. Fajny arcik nadto nade mną. I też innych osób, a wszyscy są z tymi padami, fajne. To jest bardzo fajne, to jest bardzo chillowe, tylko nie pamiętam czy ten wyższy. Bardzo mi się fajnie kojarzy. Ten za chwilę taki moment, taki będzie taki plum, 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 plum. To będzie po prostu nostalgia ogromna, 2017 rok, piękne czasy, piękny początek serii, naprawdę jeden z lepszych serii na moim kanale, z Rompy drugiej, która do dzisiaj. Pierwsza ciekawe ma 120 tysięcy wyświetleń, rozumiecie to? Rozumiecie, czy to jest hype? Związane z tym, że nie ma anime z dwójki i tak dalej, ale to jest piękne. Oto. Cudo. Cudowne. Co jeszcze mamy fajnego? Nie pamiętam wszystkiego po tym. To chyba jest całkiem niezłe. To jest fajny, bardzo taki znerwicowany soundtrack. Module Mass Lesson to jest klasyk. To jest chyba bardzo dobry soundtrack, jeżeli się nie mylę. Lubię słuchać czasami w takie cięższe wieczory, w sensie tak jakoś mnie koi ten dźwięk. Kojarzy mi się z takimi smutnymi motywami, kiedy już wszystko z jednej strony się ułożyło, bo sprawca jest znaleziony. Wszystko gra, a nagle się okazuje, że strasznie to boli, rozumiecie? To jest bardzo fajny soundtrack. Zawsze po jakimś mocnym plot twiście typu Kyoko jest detektywem. Byakuya to nie jest Byakuya. To jest shocker, to jest bardzo dobre. To chyba było całkiem niezłe. To jest takie śmieszkowe troszkę. To jest top 1 soundtracków z gier komputerowych. Strasznie overhyped, moim zdaniem. Class Triale zawsze są spoko, V3 są... Ale to, ojoj! Tuż po tym crosswordzie, czy jak to się nazywało, przepiękne. Tego nie jestem aż takim fanem, choć to jest zawsze fajne wprowadzenie. Kojarzy mi się to z nowym procesem, który odrywam po raz pierwszy. Bardzo mi się z tym to kojarzy. To jest spoko, to mi się kojarzy z kolei po bardzo mocnym plot twiście, po non-stop debacie, ale to jest świetne. To jest takim uderzeniem, och, Chryste. No i to jest klasyk, absolutny. Dyskusja, przy tym jak pisałem dyskusję w procesach w Pekatorum, to naprawdę świetnie mi to wchodziło. Wybitne, wybitne, bardzo fajny soundtrack, bardzo znany, ale wybitny dla mnie dalej. To jest super, no to jest klasyk. Comics. O, 16 bitówki są świetne też. Czujące bardzo. To chyba było z Twilight Syndrome Murder Case? A może nie? Jak to będzie brzmiało?
Super, jest 16 bitówki. To jest też super. To jest, to się chyba nazywa, nie wiem czy to jest jakiś stan, czy to też nazywa własne Eco-Rosja, a ta kilkomat się nazywa Eco-Rosja. Słuchajcie, od razu, ja wiem, że skręciło was totalnie po prostu, ale po prostu wybaczcie, nie wiem jak się to czyta i nie pamiętam czy to dobrze w ogóle przeliterowano, nawet Eco, wydaje mi się, że to pisze Eco-Rosja, ale nie jestem pewien, ale to są bardzo dwa dobre soundtracki, gdzie wydaje mi się, że Kilkomat jest po prostu bardziej ikoniczny, gdzie Homicide jest po prostu trochę lepszy, mimo wszystko, ale zacznę ósemkę, bo to ósemka może być zajebista. A Jezu Chryste, Nagito ty cholerna bestio. A to? 8-bitówka? Z którego to momentu gry jest? Trzecia wyspa, jaki to miał soundtrack? Fajny tajemniczy, chociaż dla mnie najlepszy soundtrack nowego piętra łamane na wyspy. O, to jest dobre, to jest, też jest dobre. Ale najlepszy dla mnie osobiście klimatycznie to jest... soundtrack piętra, na którym się stało morderstwo w trzecie... podwójne morderstwo V3. Przepiękne, to jest mój klimat całkowicie. Piąty. Zbyt epickie rzeczy się działo, żeby ten soundtrack urwał dupę. To? Fajne, ale też się urywa jakoś. To jest klasyk. Czy to jest piosenka i buci jakaś? Niech aż nie to leciało. O, to też jest mocne. Coś zawsze dla mnie takie chórkowe śpiewy bardzo mocno na mnie wpływały. A to? Czy to jest soundtrack Sparkling Justice? Chyba nie. A może? First Star of Extreme Justice pasowałoby. Co to jest to? To jest takie typowe jak jest sprite, gdzie postać jest taka zszczuwana jakaś... I nagle się pojawia ta muzyczka. Z Leonem mi się strasznie kojarzy. A to? Też spoko bardzo. Też bardzo spoko. To jest tryb wyspiarski. Tylko nie pamiętam, który moment. Chyba jak się wybierało, kto gdzie idzie do pracy. Monokuma teraz idealnie do tej muzyczki tańczy. Na górze. Nie, Class Royale, soundtracki, moim osobistym, skromnym zdaniem, najlepsze są V3. Najlepsze są V3. Absolutnie. Z kolei muzyczki ze śledztwa są najlepsze z dwójki, moim zdaniem. O, to też jest dobra. Kill Now. Fajne. O, to jest mocne. To jest Poznaj Ziem Ciała, wydaje mi się, muzyka. Fajne, takie bardzo często daily... Nie, chociaż w Fierdzie to się pojawiało. Kojarzy mi się to teraz wszystko z Rompą 1, bo dosłownie odrywam ją teraz, więc stąd mam skojarzenie, nie? Fajne, żywe, bardzo lubię takie żywe i takie trochę industrialne, takie nowoczesne kawałki, fajne one są bardzo. To jest oczywiście super. Intro song. O, to pominąłem wcześniej, Homicide zwykłe. O jaju, jakie to jest przepyszne. Przepyszne to jest, moi drodzy, przepyszne. Słuchajcie, z tą muzyczką skończymy. Z tą muzyczką absolutnie skończymy. No jak mówiłem, trochę krócej niż planowałem, ale udało się troszkę przyciągnąć dzięki tej muzycznej części. Co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj jeszcze na kanale czeka was odcinek z Danganronpy pierwszej, gdzie kończymy proces trzeci. Jutro o 16:00 Super Danganronpa Another, o 18:00 Your Turn to Die. Na zdrówko. Dziękuję wam bardzo za to, że oglądacie serię, nawet te poboczne właśnie z rąpy drugiej, z rąpy pierwszej.
Dni zaczynamy, zamiast tego już tu nie mam nic do zrobienia, więc zaczynamy V3. Będzie planszóweczka, będzie Love Hotel, będą free time eventy, będzie wszystko. Ja sobie to z chęcią powtórzę, żeby tak ostatecznie zdobyć taki pełen obraz całości. Na ten moment dziękuję wam ślicznie za uwagę. No i widzimy się właśnie dzisiaj jeszcze o 18. Nie zapomnijcie łapce w górę, komentarzy oraz subskrypcji. A też zapraszam was na media społecznościowe. Wszystkie piękne media, szczególnie Twitter, Discordzik, Patronite oraz nasz ukochany Twitch TV. Także zapraszam, zapraszam, trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa.